Jezus powiedział do swoich uczniów: jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Mamy nowy rok kościelny. Przyszedł bez szumu, bez huku, ale zdaje się, że podobnie wróci Jezus, również bez szumu, bez huku. No, właściwie to Jezus mówi, że Jego powtórne przyjście będzie takie, że wszyscy to zauważą. To znaczy, On wiadomo, przychodzi powtórnie w każdej Eucharystii. Jakoś jest z nami i przychodzi po cichu i mieszka w nas. I to jest to Jego bycie z nami. Ale to przyjście, na które będziemy czekać w pierwszej części Adwentu, ma być takie, że nie będzie takiego, który tego nie zauważy. Jesteśmy w okresie przedświątecznym, w okresie radości, no ale Ewangelia jest taka z troszkę mało optymistycznym przesłaniem. Tak, no to wynika z tego właśnie, że powszechny taki pogląd jest, że Adwent to jest czas, kiedy czekamy na święta. Natomiast to nie jest do końca prawda, bo przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia to jest ostatnia część Adwentu, ostatnie 9 dni od 17 grudnia. Natomiast wszystko wcześniej, cały Adwent wcześniej, to jest przygotowanie na powtórne przyjście Jezusa na końcu czasów. Czyli czekamy na koniec świata, kiedy On przyjdzie powtórnie tak, jak obiecał. Na mszy świętej mamy taki moment i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Tam jest taki moment, kiedy się mówi tu tajemnice wiary, nie? Oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. I ta pierwsza część Adwentu to jakby ma nas nastroić, że zaraz. Przecież On może przyjść w każdej chwili, tak powiedział, że nikt nie będzie wiedział kiedy. I żeby znowu w sobie wyrobić taką gotowość na czekanie. I dlatego te Ewangelie początku Adwentu są takie trochę otrzeźwiające, nie? Czyli to Boże Narodzenie jest jakby troszkę mylnie nazwane, bo nie czekamy na powtórne narodzenie Jezusa, bo przecież On już się urodził. Czekamy na Jego powtórny powrót, czyli może powinno to się nazywać po prostu paruzją. No tak, dokładnie, na paruzję. Na paruzję to jest nazwa wywodząca się z języka greckiego, tego powtórnego przyjścia Jezusa, paruzja. Czekamy na powtórne przyjście, a nie na powtórne narodzenie, to jest bardzo dobrze powiedziane, bo już się narodził. Natomiast liturgia ma to do siebie, bo to jest wszystko związane z liturgią. I to jest ważny problem, bo można podchodzić do tych świąt, że to jest tak, to się kiedyś stało, no i my sobie to przypominamy. Tak jak się spotyka rodzina i tam gada sobie, no, są urodziny kogoś tam i mówią, no Stasiu ma dzisiaj 70 urodziny. I 70 lat temu on się narodził i my to sobie świętujemy. Ale liturgia to jest trochę inna rzecz. To jest coś takiego, że chociaż w czasie coś wydarzyło się kiedyś tam, nie? To my dzisiaj jakby ze względu na to, że to są jakieś takie wydarzenia boskie i one są jednocześnie ponad czasem, to my dzisiaj się chcemy w nich zanurzyć. Wiem, że to brzmi strasznie skomplikowanie i nie wiadomo jak tajemniczo, no ale to są sakramenty. Dlatego do sakramentów trzeba pewnego wprowadzenia. Natomiast myślenie, że to jest tylko przypominanie sobie, to jest straszliwe uproszczenie i spłaszczenie sakramentów. Dlatego my nie czekamy na powtórne przyjście, ani nie chcemy sobie przypominać, tylko jakby chcemy świętować to, że Jezus się narodził i że dzisiaj możemy się zanurzać w tej tajemnicy narodzenia. Pewnie gadam strasznie trudno, ale taka jest liturgia. W niedzielę usłyszymy o czuwaniu, czyli tak naprawdę jest to nieprzypadkowy fragment Ewangelii, no bo zaczynamy Adwent. No tak, dokładnie. I to jest czas czuwania.
Dokładnie. U nas w parafii akurat będziemy czuwać. Będzie zaraz czuwanie obok w kościele parafialnym. Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czuwanie młodzieżowe, bo Adwent to jest właśnie ta postawa. Czuwamy, czuwać, tak jak żołnierz na straży, który wie, że zaraz ktoś przyjdzie i musi być gotowy. Tak jak syn, który broi w domu, jak nie ma rodziców i po prostu czuwa, bo zaraz mogą przyjść. To jest, powiedzmy, zbliżona postawa, w sensie, że jestem w takim ciągłym napięciu, nie? Że zaraz może przyjść Pan, nie? Trzeba być gotowym. Czy w takim razie nasze całe życie to Adwent, no bo nie znamy dnia ani godziny i cały czas czekamy? No, myślę, że to jest w ogóle świetne i poetyckie stwierdzenie, że nasze życie to jest Adwent. No dokładnie, bo niewielu z nas przeżyje, niewielu, no już tyle ludzi zmarło. I oni nie przeżyli za swojego życia tej paruzji. Natomiast można powiedzieć, że naszą paruzją jest nasza śmierć, bo to jest nasze powtórne spotkanie z Panem, takie na żywo. I w tym sensie, no bez wątpienia, nasze życie to jest taki Adwent, że czekam na śmierć. Po co więc w kalendarzu liturgicznym ten szczególny czas? No, żeby... Myślę, że po prostu taka jest tendencja człowieka, że jak sobie czegoś nie przypominamy, to inne sprawy po prostu wychodzą na wierzch. I jak nie ma się takiego czasu specjalnego Adwentu, żeby sobie to przypomnieć, no to potem wpada się w jakby... No myślę o tym, co mam na co dzień. Jak po prostu jestem w tym, co mam na bieżąco i już mi się... Nie mam potrzeby nagle połapać takiej perspektywy na moje życie, że moje życie to jest oczekiwanie na spotkanie z Panem, czy po prostu moje życie zakończy się śmiercią. Z wiekiem, jak już jest ktoś starszy, to może wtedy inaczej na to patrzy. Ale tak jak jesteśmy w sile wieku, to po prostu latamy i dopiero taki Adwent powie hola, hola, przecież Ty w każdej chwili możesz spotkać się z Bogiem, stanąć przed Nim. I co Mu powiesz? Mówimy cały czas o tym, że Adwent to jest czas oczekiwania, ale w dzisiejszym społeczeństwie bardzo modne, że tak powiem, jest nowe rozdanie, zaczynanie czegoś od nowa. Czy może właśnie Adwent może być czymś takim? No, tak się składa, że Adwent to jest początek roku liturgicznego. To znaczy, że rzeczywiście zaczynam coś od nowa. I to może być dobry moment, żeby może właśnie podjąć sobie jakieś postanowienie, jakieś postanowienie, jakąś taką drogę nawracania się w tym sensie, żeby lepiej, nie wiem, skupiać się, co to się będzie działo w Kościele, nie? Jakby w tych czytaniach. Bo to wszystko ma swój określony rytm. On co roku się jakoś powtarza. Ewangelie mają cykl trzyletni, czyli co trzy lata jest inna Ewangelia. I to jest okazja. Początek roku liturgicznego to jest dobra okazja, żeby jakby wziąć sobie tak, no, spróbować może na nowo wsłuchiwać się, lepiej zrozumieć, o co chodzi w tym rytmie, co jest szczytem tego roku liturgicznego, bo to nie każdy wie, że chodzi o Wigilię Paschalną, czyli Wielkanoc. No tak, to jest dobry moment. Zwłaszcza dobry moment, żeby sobie uświadomić, że Boże Narodzenie jest ważne, ale nie jest najważniejsze w tym roku liturgicznym, nie? To też tak, żeby sobie pewne rzeczy poukładać, nie? No, dobra. Nie znamy dnia ani godziny. Czy powinniśmy się więc cieszyć życiem, czy bardziej poświęcić je po to, żeby znaleźć się w Królestwie Niebieskim? Myślę, że jedno i drugie, to znaczy jedno drugiemu nie przeczy, bo jak powiedział jeden z ojców Kościoła, i to był chyba Święty Ireneusz z Lyonu. Może się pomyliłem, ale wydaje mi się, że to był on. On powiedział, że chwałą Boga jest człowiek żyjący. Żyjący w sensie pełen życia. Czyli ten, który się cieszy, raduje, czuje, że ma w sobie, że ma poczucie sensu, człowiek, który ma poczucie sensu, spełniania się, nie? I takie życie przynosi radość, a zarazem to jest życie zgodne z wolą Bożą. Bo Jezus mówi, że On jest życiem i On przyszedł na ziemię po to, żeby owce miały życie i to miały je w obfitości. To znaczy, jeżeli ja chcę się przygotowywać na przyjście Jezusa przez moje osobiste nawracanie się, a nawracanie się to znaczy co? Mniej słucham siebie i ludzi, i świata, a bardziej Jezusa i Jego Ewangelii, to ja tam, karmiąc się tą Ewangelią, będę się napełniał radością, nie? Oczywiście to się wiąże z tym, że będą momenty trudne, bo czasem
czy może nawet i w wielu momentach, Ewangelia Jezusa ma inne rozwiązanie na nasze życie, na nasze pragnienia, niż nam proponuje tam świat, czy tam filmy popularne, czy książki popularne. Z tym, że Jezus jakby, myślę, że skoro jest Bogiem i zaprojektował człowieka, to też lepiej wie, co temu człowiekowi da prawdziwe szczęście. A może upraszczając, czy Adwent to nie jest po prostu wezwanie do spowiedzi, do komunii, do pojednania się z Bogiem i ten trwający czas, to jest właśnie ten okres, kiedy powinniśmy to zrobić? Bez wątpienia, na pewno. Tylko, że myślę, że nie brakuje takich ludzi, którzy spowiadają się, przyjmują komunię i się nie nawracają. I to dotyczy i tych, i osób świeckich, i nas księży. Że my możemy robić te rzeczy, spowiadać się, przyjmować Jezusa w Komunii Świętej i się nie nawracać. Dlaczego? Bo robimy to tylko z wierzchu, nie odruchowo. A nawracanie się to jest jakaś postawa, która zaczyna się gdzieś we wnętrzu. Nie? Tu musi być głębokie postanowienie, przemiany. A potem spowiedź jest tego wyrazem. I Komunia Święta, jeżeli ja odsłonię swoje serce szczerze, nie, w spowiedzi, to jest inne spotkanie, inne jakościowo. To nie jest tylko jakiś pobożny obrzęd, nie? Wziąłem komunię. To co zrobiłeś? Zjadłeś święte ciastko? No nie, to jest coś dużo więcej. Tylko to się zaczyna od tego jakby szczerego, żeby tu w środku, nie? Skoro jest Adwent, to jest takie zaproszenie, nie? Weź sobie w sercu, zobacz, za czym ty chodzisz? Czego ty pragniesz? Czy ty jesteś szczery sam ze sobą? Co ukrywasz? Nie? W czym jesteś kłamcą i oszustem? Bo każdy z nas, myślę, ma taką sferę, gdzie jest kłamcą i oszustem. A co z tymi, którzy mówią, że na co dzień są dobrzy? Czy oni mogą być lepsi? Coś mogą zrobić właśnie, żeby być bliżej Boga? Nie, oni już nie potrzebują. Następne pytanie? Nie no, żartuję oczywiście. Oczywiście żartuję. Jest tak na pewno, że jest to ogromne ryzyko i to, o czym to Jezus o tym mówi. Że On przychodzi do grzeszników, a nie do sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Ale w tym powiedzeniu Jezusa kryje się też pewien taki przytyk, nie? Że jeżeli On wszystkim mówi nawracajcie się, On wszystkim mówi nawracajcie się, to znaczy, że ci, którzy myślą o sobie, że są sprawiedliwi, to jest raczej ich jedynie mniemanie o sobie. Że im brakuje pokory, są zbyt wyniośni. I skoro Jezus mówi nawracajcie się, to znaczy, że to jest coś, do czego ciągle trzeba wracać. Bo to są nasze po prostu takie ludzkie cechy, że jak my się już poczujemy, że ja już coś osiągnąłem, coś zrobiłem, sobie poukładałem rzeczywistość, no to już się zwalniam od jakiegoś zaangażowania wewnętrznego. No po prostu no robię swoje, mam taką rutynkę, fajnie, odtwarzam to, jestem super człowiekiem, dobrym człowiekiem. No i dobra, tam nie wiem, mam te swoje obrzędy religijne, tu z Kościołem załatwione, z Panem Bogiem, tu mam swój światek, nie? A Jezus mówi, nawraca się, to znaczy cały czas badaj to życie, cały czas badaj i badaj siebie, ile jeszcze w tobie jest, nie należy do mnie. Ile bierzesz tylko dla siebie? W czym jesteś ciągle egoistą? A może w czym nie potrafisz sobie wybaczyć, innym wybaczyć? No to jakby spektrum działania jest wielkie i niemal nieskończone, bo takie jest wnętrze człowieka. Ono jest wielką tajemnicą, którą Jezus chce nam pomagać poznawać i ją ciągle jakby rozświetlać swoim światem, coraz więcej. Czyli to byli ci rutyniarze, o których mówił Jezus, mówiąc do uczniów, za dni Noego jedli, pili, żenili się, tak? Nie tylko ci rutyniarze. To byli też tacy, myślę, że ci, którzy jedli i pili, w sensie, oni po prostu zignorowali nawoływanie Noego. Nie? Czyli to są ludzie, którzy... To mogą być zarówno tacy, którzy wydają się być porządnymi ludźmi, a w środku są pełni zgnilizny, i mogą być też tacy, którzy no nie ma złudzeń, że prowadzą życie grzeszne. Ale tych i tych łączy pycha, pycha polegająca na tym, że żyją po swojemu. Żyją po swojemu, a ich serce nie jest, nie należy do Pana Boga. Tak sobie myślę.
rozpoczęliśmy nasze rozważania mało optymistycznym akcentem i teraz też chciałbym do tego nawiązać. Jezus mówi, że dwóch będzie w polu, ale jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. No u Noego też ten bilans wziętych na arkę nie był zbyt dobry. Jak to będzie, gdy Jezus wróci? Znaczy, mamy dwa zestawy, jeśli chodzi o mowę Jezusa. Jedne są hiperoptymistyczne, a drugie hiperneoptymistyczne. To znaczy, hiperoptymistyczna jest taka. Idę przygotować wam miejsce i tam jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Nie? Czyli Jezus mówi, że tam jest dużo miejsca dla nas, przygotowane. A z drugiej strony Jezus mówi, wchodźcie wąską bramą. Wąską, nie szeroką, tylko wąską. Będzie wielu takich, którzy przyjdą, będą mówili, Panie, Panie, a ja im powiem, nie znam was. Nie znam was. Bo robiliście rzeczy niby w moje imię, ale nigdy żeście ze mną tak naprawdę szczerze nie rozmawiali. Nie odsłanialiście mi swojego serca, tylko robiliście swoje rzeczy pod moją przykrywką. No tak można by to powiedzieć. Czyli jakby Jezus mówi, że On chce dawać zbawienie, chce dawać hojnie zbawienie, ale z drugiej strony jakby chciał powiedzieć, to zależy od was, nie? W sensie ta wąska brama to jest Jezus. I teraz czy ja wybiorę Jezusa, czy wybiorę szeroką bramę, czyli będę szukał zbawienia gdziekolwiek indziej. A Jezus mówi tylko we mnie. Nie? Czy traktujesz mnie jako przepustkę do nieba, czy nie? To tak brzydko mówiąc, nie przepustka do nieba, ale coś w tym jest. Bo w Jego imieniu mamy zbawienie. Nie w tym, że jesteś dobrym człowiekiem, nie w tym, że jesteś, nie wiem, spełniłeś się zawodowo i po prostu jesteś spełnionym człowiekiem. Nie w tym jest droga do zbawienia. Droga zbawienia jest w Jezusie, oczywiście. To nie przeczy temu, że Jezus będzie chciał naszego rozwoju i chce, żebyśmy byli dobrymi ludźmi. Tylko chodzi o to, co jest pierwsze i co jest w centrum. Nie? O to chodzi.